Jesteśmy na turnieju Game Festival 2012, świeżo po rozdaniu nagród, świeżo po finale Counter Strike'a 1.6, w którym zmierzyły się drużyny Gameburg Team oraz HCL Gaming. Mam obok siebie właśnie zawodnika tej drugiej drużyny, mianowicie Budynia. Witam Cię. Cześć. Tak jak mówiłem, jesteśmy już po emocjach. Ochłonąłeś do końca? Chyba jeszcze nie. A dlaczego? Czyżby to dlatego, że na drugiej mapie byliście naprawdę bardzo, bardzo blisko? Przypomnę, że no, doprowadziliście do dogrywki. Chyba tylko przez to, rzeczywiście. Dobra, jak w ogóle wyglądało to spotkanie? Pierwsza mapa, Deniuk, no ostro w plecy. Czego tam zabrakło? Wszystkiego. Byliśmy zero zgrania, Tommy nas cały czas wyciągał Insight. Wyciągał nas z THS w każdej rundzie. Mieli mieć eko, rzucili THS-owi AK. I to, co on tam robił, jakie głowy sadził, to... Już nie byliście w stanie się podnieść, nie myśleliście, żeby właśnie na Nuke'u troszeczkę zrobić sobie przerwę i pogadać, tak jak to zrobiliście później na drugiej mapie? Nie, no po prostu nie widzieliśmy sensu, od razu pomyśleliśmy, że trzeba będzie się zająć trainem jakoś i tylko na nim się skupić. Już chcieliśmy tylko kilka rund ugrać na tym Nuke'u, żeby też nie było kichy. I dlatego się skupiliśmy na trainie, chociaż też w Tero nam niezbyt pykło. Ale w CT już było lepiej. Właśnie, skąd ten power? Przerwa spowodowana wyrzuceniem tam Julesa z serwera, bo chyba mu karta sieciowa padła. I w tym czasie zrobiliśmy tam jakąś naradę. I Brody dał jakieś dobre wskazówki, zaczęliśmy tam coś grać. Wchodziliśmy im na otwarty na trenie w Tero, chociaż nie mogliśmy wykończyć rundy. A w CT już graliśmy to co na PCW zwykłym z jakimkolwiek innym klanem i wychodziło. Właśnie, ale była tak jakby wasza mała pomyłka, bo w pewnym momencie myśleliście, że inaczej przegraliście pierwszą połówkę. Wszyscy się właściwie cieszyli, myśleli, że wygraliście tak naprawdę tą drugą mapę, czyli tego traina. No jednak po powrocie z łazienki okazało się, że gracie dogrywkę i myślisz, że nie było za dużo tych emocji, bo w dogrywce nie wygraliście żadnej rundy, dobrze pamiętam. No nie wygraliśmy żadnej. W Tero nas zaskoczyli, bo zagrali jakby w drugie tempo, zaczęli wszystko flashować, po czym na chwilę się zatrzymali i znowu tak wychodzili. A w Tero, jak przeszliśmy, bo to 3-0 było, do Tero przeszliśmy i byliśmy bardzo blisko wygranej, ale Dog wygrał 3-1. Właśnie, i jest to niedosyt, prawda? Straszny. Dobra, a pozostawiając kwestię tego meczu finałowego, no chyba nikt się nie spodziewał z was, innych w ogóle esportowych osób, że zajdziecie tak daleko. No nikt tego nie mógł przewidzieć. To typowy tak naprawdę miks, no można tak to nazwać, grać całkiem niedługo i właśnie co dalej, bo po tym miejscu jednak no chyba jakieś plany troszeczkę się zmieniają, skład zostaje, czy jak to będzie wyglądało? Chyba skład zostaje, nie wiem, nawet o tym nie myśleliśmy, ale pojedziemy do Rzeszowa i tam się okaże wszystko. Dobra, myślę, że jeszcze jakieś 3 słowa od Ciebie, bo robi się tutaj mało przyjemnie, że tak powiem, troszeczkę chaotycznie, więc właśnie może dla wszystkich tych, którzy uważają, że znajdowałeś się już w każdym teamie na polskiej scenie CS-a, a teraz możesz im to powiedzieć. No drugie miejsce mimo wszystko, przypomnijmy, było Universal Soldiers, ZK, Delta, która nawet nie wyszła z tej drugiej fazy grupowej, My Revenge, można tak wymieniać, no i naprawdę Wy jednak zajęliście to drugie miejsce. No, miłe zaskoczenie dla nas. Nikt się tego w zasadzie nie spodziewał. Brody to już w ogóle przyjechał tak w ciemno. Ale się okazało, że wszystko git, bo Emil zawsze nie zdejmował soczewek na noc, ale tym razem się pokusił i zaczął strzelać. Wpadały fragi, no i fajnie, poszło. Dobra, w takim razie ja Wam życzę powodzenia na następnych turniejach, w rozgrywkach internetowych. I czegoś jeszcze mogę życzyć? Chyba niczego, ale chciałbym pozdrowić w końcu kogoś. Okej, masz tutaj chwilę. Kamila i HCL Gaming. Okej, ja również pozdrawiam i jeszcze raz powodzenia dla HCL i w przyszłości. Dzięki serdecznie. Moim gościem był Budyń.